Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio otrzymałem wyzwanie od widza. Wyzwanie od widza. Minecraftowe oczywiście. Pod filmem z kalkulatorem moim w Minecrafcie. Jak nie wiecie, o co chodzi, to zapraszam. Link macie w opisie i w karcie i na ekranie końcowym chyba. Okej. Konrad Chmielewski, pozdrawiam i cytuję jego komentarz. Masz trzy lampy i jeden guzik. Klikasz raz, pierwsza lampa się zaświeca. Druga i trzecia wył. Klikasz znowu, druga się włącza. Klikasz trzeci, no to trzecia lampa się włącza. Klikasz czwarty raz, wszystkie lampy są włączone. Są wyłączone. O Jezus. Dobra, będą włączone, okej? Okay. Mała tutaj wpadka, ale... Okej. No i tak. Życzę powodzenia, moja przykładnia zajęła mi jeden miesiąc. Zobaczymy, czy będziesz lepszy. No to mi zajęła tydzień, mniej niż tydzień. Wymyśliłem ją leżąc w łóżku i to nie jest fake. Całość wygląda tak. F1. Wszystkie włączone. Pierwsza się zapaliła. Tak. Druga, trzecia. Wszystkie są włączone, ale tu mógłbym też zrobić, że wszystkie są wyłączone. Kwestia przestawienia jednego redstone'a. Tłumaczę, jak działa. Klikam przycisk. Tutaj te bloki się wysuwają. Przeskakuje sygnał stąd dotąd. Przeskakuje tak po naciśnięciu przyciska. To zasila te lampki, no i to tak działa. No to jest bardzo prosta zasada. Ale genialna, prosta i genialna. No to mam nadzieję, że tutaj już odpowiedziałem na wyzwanie. No i do zobaczenia, piszcie wyzwanie w komentarzach, bo właśnie w komentarzach, bo pomyślałem, że to będzie nawet ciekawa seria na kanale. Napiszcie, co powiecie na taki odcinek. No i pozdrawiam wszystkich tutaj, co byli, dziękuję za każdą łapkę, subskrypcję. To mi bardzo pomaga, wspiera mnie, więc dziękuję. A szczególnie dziękuję za komentarze, szczególnie z tymi właśnie wyzwaniami od Was. No to do zobaczenia w następnych odcinkach. Niedługo będzie odcinek o nowych aktualizacjach, potem będzie trailer kanału nowy. Mam nadzieję, że Was to nie ominie. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Elo. Wina.